Piękny listopadowy poranek. Wszyscy zastanawiamy się, jak poradzimy sobie z dużym przedsięwzięciem, jakim jest przywóz, transport, rozpakowanie i montaż nowego ołtarza do kościoła świętego brata Alberta. Tak naprawdę całe przedsięwzięcie rozpoczęło się już dzień wcześniej. Jeden z naszych życzliwych parafian podstawił samochód w Poznaniu. Kamieniarze, którzy przez ostatnie 6 miesięcy pracowali przy ołtarzu, pięknie go zapakowali w taką skrzynię i przytransportowano ołtarz do parafii świętego brata Alberta. Dzisiaj jest godzina 8:15, podjeżdża duży samochód zwany tirem, podjeżdża dźwig i następuje wyładunek ołtarza. Oczywiście do tego przedsięwzięcia przygotowywaliśmy się już od jakiegoś czasu, gromadząc materiał, płyty, krokwie, belki. Zastanawialiśmy się, jak to wszystko przygotować, żeby można było ponad 5-tonowy ołtarz wprowadzić do prezbiterium. Ale pewnie chciałbym na samym początku też jeszcze dwa zdania powiedzieć o twórcach. W ogóle pomysł tego ołtarza, twórcami pomysłu są nasi projektanci z firmy Tandem z Poznania. Młodzi ludzie Adam Piasek i Marcin Sobczak, którzy przygotowali nam projekt wnętrza. I właściwie to oni wybrali kamień na ołtarz, to znaczy trawertyn. I poszukiwaliśmy tego trawertynu przez dość długi czas, przez właściwie kilka miesięcy. Okazało się, że w Polsce nie można znaleźć takiej bryły, bo naszym zamierzeniem było to, aby ołtarz był z jednej bryły. To znaczy, żeby był wydłubany, wyrzeźbiony z jednej bryły. Okazało się, że taki materiał, czyli blok 12-tonowy o wymiarach 3 metry długi, 1,20 m wysoki, 1,20 m szeroki, znaleźliśmy w Turcji, w kopalni, takiej ojczyźnie świętego Pawła. I to się pięknie wpisuje w ten rok Pawłowy, który aktualnie w kościele przeżywamy. Znaleźliśmy po różnych perypetiach tir, który wysłaliśmy do Turcji, przywiózł ten ołtarz. I tak rozpoczęły się prace gdzieś na początku czerwca 2008 roku. I trwały, tak jak powiedziałem, pewnie około 6 miesięcy. Dzisiaj to, co obserwujemy na filmie, to już jest uwieńczenie tego dzieła i ustawianie ołtarza w naszym prezbiterium. Pewnie wszyscy Państwo widzicie, ilu naszych drogich i kochanych parafian się angażuje na co dzień, ale tutaj na tym filmie można zobaczyć, jak ochoczo, chętnie przyszli, aby w tym przedsięwzięciu wziąć udział. Ale oczywiście to nie tylko ci parafianie, którzy są widoczni na filmie, ale także ci, którzy gdzieś tam w zaciszu swojego domu modlą się w tej intencji. Ci, którzy nie szczędzili grosza, aby to dzieło powstało, bo chcę mocno podkreślić, że to jest tylko i wyłącznie zasługa naszych parafian. Tylko i wyłącznie z ofiar parafian to dzieło uczyniliśmy. A zatem chylimy czoła. W tym miejscu także pragnę bardzo serdecznie i gorąco podziękować wszystkim naszym drogim parafianom i gościom. Ale tyle chłopa jest to. Ja się boję. Tak? Boję się, że już chodzi, bo tam... Uwaga na ten. Panie Kary, 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 uw
Na filmie pojawiają się różni ludzie, nasi parafianie, ale też grupa kamieniarzy, która to dzieło wykonywała. W firmie kamieniarskiej pana Arkadiusza Nowaka pracowali przede wszystkim pan Władysław Gniot, który jest z zamiłowania kamieniarzem, który patrząc na kamień znajduje w tym kamieniu to, co najpiękniejsze i potrafi wydobyć z niego to, co gdzieś tam komuś się w wyobraźni pojawi i jest potem dziełem, myślę, życia jego. Z tego, co wiem, nie robił jeszcze nigdy ołtarza. Jest to pierwsze dzieło, które wykonał i też jest z tego bardzo dumny. Myślę, że nie tylko on, ale wszyscy, którzy na to dzieło patrzą. Trzeba cofnąć do tyłu. Można łomem podnieść. Thank you.
jeden czy dwóch, tam jeden. A tu resztę do lin, bo najlepiej liny unoszą. No. Hej! Hej, hop! Hej, hop! Hej, hop! Jeszcze trochę! Hej, hop! Hej, hop! Hej, hop! Dawaj. Ja idę spać, panowie. Dobranoc. I do podpompować. Ale pod takim ciężarem to zrobimy. Teraz masz tylko duchę, tak? Nie, mam 3. To jest najgrubszy, kładzie się i na brzuchu mu... I powietrze wyciąga. Jeszcze takie jedno, albo z dwa. Ucieka? Tylko trzeba coś podstawić, bo my nie wyciągniemy się później tych. Czego? No katułek. Wyciągniemy. To żeby do tyłu nie poleciał. Zobaczymy, tu skrócie. Ole się zadumowały. Człowieku, nie podniesiecie tak wysoko. Ile? Jeszcze raz!
płytę trzeba wyrzucić. Na dole? Do końca 260. Tu musisz coś wyciągnąć, nie? Ale tego paleciaka nie mogą wyciągnąć. Czy ty nie rozumiesz? Wszystko tam. Co na stacji będzie segregował. Przyjacielu, to stoi. Dobra. Nie, jeszcze. Nie, nie, bo musi go wsunąć teraz. Musimy to wyciągnąć. To dobrze. Jak się to dało? No jest niżej znowu. Czy nie chrup nie? Nie, bez sposobu na szalicie. Proszę o ciebie. Uważaj, by to wszystko nie jest. Dobra. Klocka nie jest pod spodem. Odjeżdża ostrożnie. Co? Może zamknąć. Niższe klapki na tym. Na nóżki. Na nóżki tu na tym. Tak, żeby... I to wyciągamy. Wyciągaj. Dobra. Kładę na ręce. Na dół, powolutku. Pomału. Tarczy, na dół.
Na do. Czy nie za wąskie to będzie? Nie będzie. Stop, stop, stop. Rafał. Czekaj. Jeszcze raz to samo. Przestawaj. Dobrze. 146. No, idealnie. Dobra. Jeszcze w powietrzu jest. Bo trzeba wyciągnąć belkę. Na belce leży. Hop. Na dół. Dobra, tu teraz wyciągnę. Po drugie, sprzątamy prezbiterium. To, co jest niepotrzebne, wynosimy stąd. Może być? Przedsięwzięcie, ten montaż wam przekonał 5 lat, wygnięcie do tego.
wyglądało troszkę jak za czas wybudowano piramidę. Będzie okazja to wszystko obejrzeć na filmie. Już dzisiaj można sobie, ktoś ma dostęp do internetu, obejrzeć zdjęcia na przykład na stronie w internecie. Dziękujemy także tym osobom, które pomogły nam z zorganizowaniem transportu z Poznania. Prośba z przed dwóch tygodni znalazła szczęśliwy finał. Znalazł się parafianin, który nam tym pomógł. Co ciekawe, zrobił to gratis, bo pozwolić na co jesteśmy bardzo wdzięczni. Po mszy świętej myślę, że ktoś jeszcze chciałby trochę pozostać w kościele, to będzie można mówić sobie tutaj do prezbiterium i osobiście dotknąć, zobaczyć. Myślę, że to jest także coś, czego warto doświadczyć.